Przyszłoroczny budżet miasta jest konstrukcją optymalną, uważa prezydent Suwałk. Dochody obliczono na nieco ponad 0,5 miliarda złotych. Suma robi wrażenie, ale wartość wydatków również. Tych bowiem będzie o 14 milionów więcej niż dochodów. Nadwyżkę budżetową skarbnik miasta Wiesław Stelmach obliczył na blisko 8 milionów złotych. Aby pokryć deficyt wynikający z projektu budżetu, konieczne będzie sięgnięcie po kredyt w wysokości 28 milionów złotych. Ten dług zakłada, w tej kwocie 28 milionów długu jest kwota 5 milionów złotych spłaty ewentualnie zaciągniętego kredytu w bieżącym roku. Sądzimy, że takiego kredytu zaciągać nie będziemy, ponieważ realizacja dochodów, jak mówi pan prezydent, przebiega troszeczkę lepiej od naszych założeń, które robiliśmy w maju i później we wrześniu. W przypadku, kiedy ten kredyt nie zostanie zaciągnięty, kwota zaciągniętego kredytu w roku przyszłym będzie wynosiła 23 miliony złotych, a przyrost długu 11 milionów złotych, ponad 11 milionów złotych. Czyli będzie ogólne zadłużenie miasta niższe, bo będzie wynosiło 46%. Chcę Państwu powiedzieć, że w tej chwili w Sejmie procedowana jest zmiana ustawy o finansach publicznych, która daje możliwość samorządom w 2021 roku zaciągania długu do 80% planowanych dochodów budżetowych. Jest to związane właśnie z różną sytuacją finansową samorządów związaną z COVID-em. Dochody miasta pochodzą z wielu źródeł. Najważniejsze z nich to subwencje i dotacje, których do miejskiej kasy powinno wpłynąć około 300 milionów złotych. Kolejne źródło to dochody własne, które obliczone zostały na 212 milionów. Dwie kluczowe wartości w dochodach własnych to udział w podatkach PIT i CIT, oszacowany na blisko 87,5 miliona złotych, podatki i opłaty lokalne ponad 85 milionów, dochody z mienia komunalnego przyniosą w 2021 roku nieco ponad 20 milionów. Miasto ma jednak niemałe wydatki. Na czele listy, jak zawsze, oświata. Z miejskiej kasy wydajemy na nią ponad 35% zasobu finansowego. Środki, które przeznaczamy w budżecie na ten cel, wynoszą 161 406 000 zł. W tym oczywiście są jakieś drobne dotacje z Unii Europejskiej, bo to są wydatki bieżące, czyli one wynoszą 1 471 000 na realizację różnych projektów. I również tutaj mieści się Centrum Usług Wspólnych utworzone od 1 stycznia bieżącego roku, gdzie planowane są wydatki tego centrum w przyszłym roku, no, prawie 3,6 miliona złotych. Kolejna pozycja, która jest u nas, biorąc pod uwagę jej wielkość, na drugim miejscu, to jest rodzina. Ale z pomocą społeczną, jak Państwo dodacie te dwie kwoty, to idzie nam prawie 150 milionów złotych. To są olbrzymie pieniądze, które kierujemy na pomoc społeczną, na wsparcie suwalskich rodzin. Tutaj mogę powiedzieć, że w tych wydatkach w rodzinie, w tych 119 milionach ponad milionach złotych jest kwota 75 milionów złotych na 500+. Tyle właśnie środków kierujemy na ten cel. Oczywiście te środki mamy zabezpieczone z budżetu państwa. Ponad 22 miliony złotych wydajemy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. To są wydatki między innymi związane chociażby z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Pewną wartością w suwalskim budżecie miejskim są wydatki na administrację publiczną. Procentowo to w naszym budżecie niecałe 4,5% wydatku. Natomiast mogę powiedzieć Państwu tylko, że nie ma wzrostu tutaj nakładów na administrację publiczną w przyszłym roku. To jest w zasadzie na poziomie bieżącego roku, a bieżący rok, jak Państwo wiecie, był poddany korekcie już w miesiącu chyba w maju. Na kulturę fizyczną chcemy przeznaczyć kwotę 19 394 000 zł. Transport i łączność to jest więcej niż rok wcześniej, bo planujemy 18 267 000 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to jest w zasadzie troszeczkę, tak jak przy kulturze fizycznej, poniżej poziomu
planu roku 2020. Miasto w swoich wydatkach uwzględnia także środki na budżet obywatelski, dotacje dla organizacji pozarządowych czy finansowanie różnego rodzaju programów, jak choćby wymiana źródeł ciepła lub wsparcie remontów zabytkowych obiektów. Poważna kwota, choć z oczywistych względów nierekordowa, została zabezpieczona na inwestycje. Nakłady inwestycyjne, które planujemy, tak jak mówiłem, chcemy zabezpieczyć rozwój naszego miasta, chcemy być miastem aktywnym w zakresie inwestycji. Zakładamy 57, prawie 58 milionów złotych nakładów inwestycyjnych. Myślę, że to będzie wyższa kwota na koniec roku 2021. Jak zawsze ubiegamy się o jakieś środki zewnętrzne, składając różne projekty. Tych projektów mamy ponad 20 ulokowanych już w naszej propozycji i w Funduszu Dróg Samorządowych, i w tym rządowym programie inwestycji lokalnych, i również do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcemy, żeby minister wspomógł nas środkami na rewitalizację obiektów zabytkowych. Najwięcej pochłonie trzeci i czwarty etap projektu poprawy publicznego transportu, kolejna część tzw. trasy wschodniej. Modernizacji doczeka się zabytkowy budynek pokoszarowy na Sejneńskiej 22, basen przy szkole podstawowej nr 10 czy ratuszowa część budynku przy Noniewicza 71A, obok dawnego Rokisu. Niewątpliwie ucieszy mieszkańców ulicy Paca niemal milion na dokończenie przebudowy tej arterii. Równie zadowoleni będą użytkownicy i mieszkańcy ulicy Łąkowej. Na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego pojawi się sygnalizacja świetlna, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i pozwoli oszczędzić czas kierowcom. 200 tysięcy złotych zaplanowano na stworzenie parku miejskiego na północy. Powstanie on na terenie ograniczonym ulicami Putry, Minkiewicza i Andersa. Jak pamiętamy, wiosną bieżącego roku zarówno prezydent, jak i skarbnik miasta głośno artykułowali swój niepokój o przyszłe przychody miasta z podatków PIT i CIT. Ówczesny lockdown i pierwsza fala epidemii mogły zaskutkować prawdziwym ekonomicznym trzęsieniem ziemi w miejskiej kasie. Udziały w PIT-cie i w CIT-cie. Tu jest dość duży wzrost, jak Państwo widzicie. Ten wzrost może jest troszeczkę przekłamany, ale to nie jesteśmy w stanie tutaj dobrych, takich rzeczywistych danych, pewnych danych podać, co chodzi o ten rok 2020, bo my odnosimy się do budżetu tego, który mamy do zmiany, budżetu na 31 października. Widzimy, że ubytek tegorocznych dochodów w PIT-cie może być niższy niż pierwotnie zakładaliśmy. Czyli tu sytuacja może być troszeczkę lepsza i może być wykonane nie wyższe niż te zakładane 70, no prawie 5 milionów złotych w tym roku. Udziały w CIT-cie planujemy tylko na poziomie 3 milionów złotych. W zasadzie no, w tym roku wykonamy albo i nie wykonamy tych 2 milionów 300 tysięcy złotych. Tu słabo realizacja tych dochodów idzie. Generalnie no, my jako miasto wyróżniamy się na tle innych miast średniej wielkości, miast grodzkich, tym, że u nas dochody z CIT-u są, jak to nazwijmy, symboliczne. To wynika również z tego, że funkcjonuje strefa ekonomiczna i te duże firmy, które prowadzą działalność w strefie ekonomicznej, nie płacą CIT-u, korzystają ze zwolnienia. Wobec tego, jak korzystają ze zwolnienia, to nie płacą do kasy miejskiej tutaj udziału w CIT-cie, podatku dochodowym od osób prawnych. No oczywiście to jest bonus miasta, tak to nazwijmy, strefy. To jest element, który podnosi naszą atrakcyjność, chociaż teraz w ostatnich czasach, jak Państwo wiecie, strefa to cała Polska, a te parametry ustalone teraz na inwestycje dla naszych przedsiębiorstw, na inwestycje suwalskie są tak wysokie, że praktycznie stąd nic się nie dzieje w strefie ekonomicznej, tutaj tej podstrefie suwalskiej. Bo ja mówię, to te parametry są zaporowe. Wśród licznych wydatków miasta nas zainteresowała wartość, która w okolicznościach trwającej wciąż epidemii może okazać się istotna dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. Środki na zarządzanie kryzysowe. Jest to rezerwa oczywiście, obligatoryjna, która wynosi 1 343 000 zł.
która jest uruchamiana tak jak w tym roku na te kwestie dotyczące właśnie pandemii. 1 343 000 zł. To jest to taka rezerwa celowa utworzona w naszym budżecie. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebna.